Dydaktyczne Noble. Tak nauczyciele akademicy określają wyróżnienia nadawane przez studentów w corocznym plebiscycie Belfer UWM. Tegoroczna uroczystość miała iście oscarowy charakter. Z akompaniamentem Akademickiej Orkiestry Dętej pod batutą Rafała Krauzego, która wykonała kilka swoich popisowych numerów, po których publiczność nie pozwoliła szybko zejść im ze sceny. Nie zabrakło także pilnie strzeżonych kopert z nazwiskami zwycięzców. Kochani studenci, jest mi niezmiernie miło gościć Was tu dzisiaj wszystkich w tak licznym gronie. Cieszę się, że razem możemy świętować ten dzień. Ten dzień, kiedy honorujemy nasze autorytety, naszych najwspanialszych wykładowców, nauczycieli, pracowników. Belfer UWM wybierany jest spośród nauczycieli reprezentujących wszystkie wydziały UWM, którzy zostali nominowani przez studentów. No, czuję się bardzo wyróżniona. Bardzo miło. Jest to jedna z najwspanialszych nagród, jaka spotyka wychowawcę, nauczyciela akademickiego, bo uznanie studentów to w zasadzie najwyższa nagroda. Za wszystkich trzymam kciuki i życzę powodzenia, ale wygraliśmy wszyscy. No, ja mam zawsze typy swoje do swojego wydziału, ale jednym też dobrze życzę. No oczywiście, Wydział Nauk Społecznych, bezwzględnie. JJ. Czyli Jan Jankowski, mój szef. Belfer to musi być profesor, z którym student będzie miał jak najlepszy kontakt, żeby bez problemu mógł przyjść z każdą sprawą i zawsze pomagał. Dobry Belfer. Powinna być to osoba, która ma pasję i potrafi tą pasją zarażać studentów. Także tak bym pasję do przedmiotu, do zdobywania wiedzy, do myślenia i do posiadania własnego zdania w wielu dziedzinach, nie tylko związanych z edukacją. Tak sobie wyobrażam super Belfra. Każdy wydziałowy Belfer miał silne wsparcie swoich studentów. Wygra pani Grażyna Furgała-Selezniow z Wydziału Nauk o Środowisku. Popieram koleżankę jak najbardziej. Okej, tegorocznego Belfra wygra Wydział Lekarski dr Ewa Lepiarczyk. No oczywiście, że wygra nasza pani dziekan, czyli dr Mariola Grzybowska-Brzezińska. Muszę głosować, bo jest moim promotorem. W tym roku po raz pierwszy w historii całego plebiscytu wszystkie miejsca na podium zajęły kobiety. Przed wyłonieniem zwycięzców na scenie zaprezentowali się wszyscy wydziałowi Belfrowie. Tytuł najlepszego Belfra powędrował do doktor nauk medycznych Ewy Lepiarczyk, która prócz statuetki otrzymała od rektora czek na 5000 zł. Doktor nauk medycznych Ewa Lepiarczyk pracuje od 11 lat w Katedrze Fizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM. Prowadzi zajęcia z przedmiotu fizjologia w języku polskim oraz angielskim. Szanowni Państwo, jestem po prostu onieśmielona. Gratuluję wszystkim pozostałym nominowanym. Drodzy studenci, to jest przede wszystkim Wasza zasługa. Wiedziałam, że potraficie się zjednoczyć i nie sądziłam nigdy, że trafię na pierwsze miejsce. Jesteście wspaniali. W ostatnich tygodniach otrzymałam tak dużo wsparcia, usłyszałam tak dużo pięknych, ciepłych słów od moich najbliższych, przyjaciół, współpracowników i od studentów właśnie. Chciałam Wam powiedzieć, drodzy studenci, że praca z tak wrażliwymi, inteligentnymi, pełnymi pasji młodymi ludźmi jest dla mnie zaszczytem i nieustającą, piękną przygodą każdego dnia zajęć. Ponieważ głosowało na mnie także wielu studentów anglojęzycznych, im także chciałabym serdecznie podziękować. Dear students, thank you for all your votes and support. I'm really flattered and I do appreciate it. And I simply hope you know how much I enjoy every moment spent with you in the Department of Human Physiology. Thank you. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce zajęła doktor weterynarii Katarzyna Żarczyńska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Drugie miejsce premiowane było czekiem na 3000 zł. Trzecie miejsce przypadło doktor habilitowanej Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, profesor UWM, czyli najlepszej Belfer na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Finaliści plebiscytu otrzymali także nagrody od sponsorów, m.in. vouchery do wykorzystania w hotelu Anders w Starych Jabłonkach i klubie fitness, honorowe czeki pieniężne oraz pamiątkowe tabliczki.
część oficjalną gali zakończył koncert Czesława Mozile. Organizatorem plebiscytu jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM.